Powiem wam, że jednak niemiecka policja ma łeb na karku jak rozwiązać problem nożowników. Niemiecki Związek Zawodowy Policji proponuje by skłonić właścicieli nielegalnych noży, na przykład motylkowych do oddawania ich policji. Amnestii ma towarzyszyć zachęta materialna policja powinna zaoferować oddającym nóż roczny abonament na Netflixa. No po prostu pomysł genialny, czemu nikt na niego nie wpadł? Wcześniej no nie będzie już nożowników, bo każdy przecież za Netflixa odda ten nóż. A tak na poważnie to pokazuje oderwanie polityków od rzeczywistości. Jestem przekonany, że oni są zdania, że to zda egzamin. Ale każda trzeźwo myśląca osoba wie, że nic z tego nie będzie. Jeszcze powiem wam coś więcej. Kilka lat temu pewnie byłby to jakiś motyw humorystyczny z komedii albo z jakiegoś kabaretu. A dziś już to jest rzeczywistość i naprawdę nie powinno być nikomu do śmiechu.